Słuchajcie, lampa jest odpalona, świeci całkiem ładnie, tak by się wydawało. Tutaj jest luksometr. Sprawdźmy z tej odległości, co on nam tutaj pokaże. Tylko pokażcie, włączę. Tu jest tego światła najwięcej. Pokazuje w skali razy 100. Jakieś 1200 kilka, tak? W skali razy 100 i to jest, się przesuwam, żeby tak znaleźć taki punkt, o 1300 nawet było. A im bardziej na boki tego światła jest mniej, tutaj było 1400. No ale tego światła tak niewiele, w jednym punkcie jest tylko sporo. Zaraz, jeżeli pojedziemy troszeczkę na boczek, to spada. Wtedy było razy 100, 1200, 1300. Teraz wezmę tą zregenerowaną soczewkę. Przełożę jeszcze nawet tamtą żarówkę w ten projektor, żeby ten pomiar był wiarygodny. Na tej samej przetwornicy, na tym samym osprzęcie, na tej samej żarówce odpalę zregenerowany projektor. Słuchajcie, żarówkę przełożyłem. Mamy tą samą żarówkę tutaj. Tak, czyli z tego gniazda w lampie przełożyłem zregenerowany projektor. Powiem szczerze, że jest tego światła naprawdę, naprawdę więcej, bo dlaczego? Tu jest w skali. Nie wiem, czy to zobaczycie teraz. Jest w skali razy 1040 tego światła. Mogę się przemieszczać tutaj na boki. I ta skala jest nie razy 100, ona jest razy 1000. Widzicie to? Ja się odsunę nawet dalej teraz. Ten pomiar zrobimy dalej, dużo dalej niż był pierwotnie robiony. I to jest cały czas skala. Teraz spadło razy 100, to mamy no to pomiar 2000. I wskoczyło z powrotem w skalę razy 1000. Słuchajcie, no tego światła jest no 10 razy więcej.